spędziłem 48 godzin jako seryjny morderca w GTA 5, widzowie. Bez zbędu pierdzielenia, widzowie, zaczynamy. A w tym odcinku chodzi o to, jeżeli nie widziałeś pierwszej części, to nasz morderca ma instynkt, dzięki któremu znajdujemy graczy na mapie i musimy dzisiaj graczy wyeliminować aż 8. Ale widzowie, jest jeden mały plot twist, bo zaczynamy bez broni. Wszystko to, co znajdziemy na mapie, może nam posłużyć za broń. Nie możemy dać się złapać, a policja non-stop będzie na nas czyhała, jeżeli dowie się, że grasuje w mieście seryjny morderca. Widzowie, od razu już zabieramy młotek sobie stąd. Zabieramy młoteczek i sprawdzamy, kurczę, minimapę. Nie ma jeszcze naszą Zewu, on jeszcze nam nie powiedział nic. W ogóle, jak to się zauważył, gram Jeffrey Dahmerem. trochę to ma sens, co nie, widzowie? No i pewnie zastanawiasz się, czym jest ten Zew, o którym ci mówiłem na początku. Oj, widzowie, i tym jest ten Zew. To jest głos w naszej głowie, który będzie nam mówił, co, gdzie i jak. Rozglądam się teraz, co mogę tu zrobić. Teoretycznie mógłbym spierdzielać spadochronem, ale nie wiem, czy specjalnie nie jesteśmy w tym miejscu. Widzowie, dokładnie jesteśmy specjalnie w tym miejscu. Przed chwilą tu była czacha, więc musimy dokonać eliminacji, kurczę. Zabić jakiegoś gościa. No i widzowie, zobaczcie, mamy, kurczę, naszą pierwszą ofiarę. Czekaj, czy to jest ten typ, o którą nam chodzi, widzowie? Bez młota to nie robota. Bez młota to nie robota, widzowie. Głos nam powiedział w głowie, zarąbiście. Ostatnio mi pisaliście, żeby tak nie mówić, bo i tak to słyszycie. A teraz zobaczcie, lekka bajerka. Przepraszam, ja tu na pierwszą robotę miałem się dostać. Dobrze trafiłem? Gdzie jest szef? To kierownika, tam jest kierownik. Zły cel! Oj, dobrze, widzowie, że mi to mój kurczę głos powiedział. Tak, to bym jeszcze złego machnął. Przepraszam, możemy na bok? Ja od kierownika polecenie dostałem. Dobry. Dostałem polecenie. Zapraszam na górę. Na górę? Na górę. Tak. Sprawy to betonu? Tak. Kurczę, widzowie, okej, dzisiaj mi się udaje coś. No i widzowie, oficjalnie nasz timer 48 godzin wystartował, widzowie. Dwie noce w GTA nas będą czekać. Odbym musimy sprzątać go. Kupić. Tak, ja go chciałem kupić, pewnie. Tak. Dobrze, to zapraszam na górę. Dobra, wiecie co, widzowie, szybko zaraz go ściągnę teraz. Jak panu dzień mija? Patrzcie to. Jesteśmy. A masz! Cholera, dobra. Mamy jego ciało, teraz musimy go ukryć, widzowie. Okej, widzowie, dobra, przenosimy jego ciało. Gdzie możemy go wrzucić, kurczę? Tutaj go wrzucimy. Ja spierdzielam, mam spadochron jeszcze. Zobaczmy, czy nasz Zew zaraz nam coś powie dalej. A ja lecę, kurczę, patrzcie to na spadochronie. Policja pode mną jest, o cholera. Widzieliście policyjny wóz? Muszę się dostać, jakąś furę buchnąć. Uwaga, uwaga, mieszkańcy Los Santos. Zbieg znany morderca. O cholera. Podobnie, że jest Los Santos. Widzowie, słyszeliście to? To chodzi o nas, bo w poprzednim odcinku złapała nas policja jako Jeffreya. Teraz totalnie stajemy my kontra całe miasto. I będę musiał uważać na policję naprawdę bardzo mocno. Cholera, widzowie, widzicie? Przyjeżdżam jakieś radiowozy nawet tutaj na sygnałach. Dobra, buchnijmy furę stąd. Cholera, nie ma żadnej fury tutaj, dobra. Ja może ten młotek schowam. Dopóki oni, wiecie, zbytnio mnie nie wylegitymują, to nie będą wiedzieli. O cholera, patrzcie, ile radiowozów wjechał tam, dobra. Kurczę, widzowie, muszę jakoś szybko furę buchnąć, widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, mam jakiś wóz spod mostu. To będzie chill. Cholera, alarm się włączył, przeczekam to jeszcze tylko. Dobra, widzowie, jest zarąbiście, mam furę, już alarm się ogarnął. Mogę jechać, tylko mam wybitą szybę, to będzie największy problem. Musiałbym ogarnąć coś, co nie wiecie. Nie widać na to, że było buchnięte. Teraz czekamy, aż nasz Zew nam powie, co i jak. Zjadłbym coś zwierzęcego. O cholera, widzowie, zobaczcie, gdzie jest czacha. Ja pierdzielę, jak daleko. Tutaj, dobra, widzowie, musimy lecieć jak najszybciej. Powiedział, że zjadłby coś zwierzęcego. Czyli może chodzić najprawdopodobniej o to, że jedziemy do zoo. W zoo jest jakiś cel, bo dokładnie tam się znajduje zoo, widzowie, na serwerze. Też na serwie jest bardzo dużo osób. Między innymi bardzo dużo policjantów, jeżeli chciałbyś, widzu, wiedzieć. A jeżeli chciałbyś do tych ludzi dołączyć, to mam dla ciebie superową propozycję. Wbijaj do linku w opisie, tam jest taki Discord, no głównie dla moich widzów, ale też służy do rekrutacji was do mojej ekipy nagrywkowej, również na takie formaty jak ten, gdzie wymaga trochę to spontanu. Więc jeżeli chcesz się dostać tutaj i pograć z nami, to wpadaj tam, a na dniach pewnie ogłosimy rekrutację. No i tyle zagłoszeń parafialnych, jeszcze zostaw w ogóle suba, łapę w górę, wpadnij na mojego Instagrama, zostaw tam follow, gościu, to cię nic na pewno nie ominie. A ja teraz lecę tam i przy okazji chyba furę jakąś zmienię, jak się będzie dało, no. Ta, definitywnie tam będę leciał. No i dobra, widzowie, zdążyłem buchnąć przy okazji furę i jesteśmy w miejscu, o które nam chodziło, zoo. Dobra, zaparkujmy normalnie jak człowiek. Pamiętajcie, jeżeli oni zaczną znajdywać te ciała, to policja też będzie wiedziała, że coś jest na rzeczy. O, tu ktoś jest. Bilecik chciałbym kupić za 10 dolarów. A, tu jest w ogóle za darmo chyba wejście. Dobra, nieważne. Dobra, widzowie, zacząłem gadać z babką jakąś. Patrzcie to, są dziki, są krowy, jakieś kuny. Czekajmy na Zew, jakiś pracownik też jest. O cholera, patrzcie, ile osób jest. O co to może chodzić?
Może jakaś wycieczka? Jak widzicie, tutaj pomoje. A o co chodzi? O, cicho, Bartek, cicho. Widzimy, kojarzycie tam mapę z odcinka milionerów? Bartek, tak zwany ciekawski Bartek. Tam mówili, że za darmo na wejściu. A dobrze, czyli pan honorowy dawca? Tak, honorowo. Dawkuje krew. Tak, swoich ofiar, oczywiście. To zapraszamy na licytację. Miłego dnia. Na licytację, widzowie? Co tu się dzieje? Bartek! Widzowie, muszę małpę ciachnąć? I właśnie poczekajcie, porozmawiam sam ze sobą. Zewie, czy ja mam małpę ciachnąć? O, tak. Ja pierdzielę, co? Jak ja to zrobię, widzowie, przy tylu osobach? Mam do dyspozycji tylko młotek. Że on umie jeździć autem, oczywiście, tak? Dokładnie. Właśnie pan Bartek jest licytowany za tak naprawdę, to bardzo brzydką jazdę. Ale ja bardzo dobrze jeżdżę. O co? Widzowie, ta małpa nawija. Chyba tak, no? Dobrze jeździsz. Przepraszam, chciałbym zapytać, czy można użyć Bartka na wypożyczenie testowe? Ja jest za każdym. Ale ten pan jest brzydki, ja nie chcę iść do niego. Płacę 100 tysięcy dolarów, jeżeli będę mógł tutaj zapoznać się z nim bliżej. No ja Bartka już nie potrzebuję. Nie, zapraszam, Bartek. Brzydki. Bartek, mam przekąski i smakołyki. Okej, widzowie, dobra, bierzemy tą małpę ze sobą. Cholera, będziemy musieli go wciachnąć szybko. Ej, słyszałem, że umiesz prowadzić auto, prawda? Tak. Widzowie, to jest niemożliwe, ja gadam z małpą na serwerze. Słuchaj, zrobimy teraz tak. Ja przypierdzielę ci z młotka i cholera, mamy małpę, patrzcie to. Musimy ją teraz szybko gdzieś podnieść i wrócić tam, zrobić alibi, że małpa uciekła. Ja pierdzielę. O nie, okej, nie zareagowała. Prawicowie, patrzcie to, topimy małpę. Ja pierdzielę, co tu się stało? O, jest ten gościu, wraca, widzowie. Pomocy, małpa mi uciekła. Uciek mi. Jak to, gdzie? Gdzieś uciekł. Uciekł gdzieś, cholera, pomóżcie mi go szukać. Dobra, widzowie, spierdzielamy. Ja pojadę autem, go poszukam. Dobrze, szukamy go. Okej. Tak, widzowie, to ma wyglądać. Perfekcyjne drugie tutaj zabójstwo i czekamy na informację naszego zewu? Widzowie, jak to się mówi, totalnie nie wiem, ale mam nadzieję, że nie macie mi to za złe na pewno. Jest też pewna jedna rzecz, widzowie, że mamy 2 na 8 naszych zabójstw tutaj. Niedługo pewnie będzie się robiła noc, czego bardzo się boję, bo wtedy może być coraz to więcej policji, a mniej ludzi jeżdżących na ulicach. No i poczekajmy, aż dostajemy kolejne informacje. No i widzowie, pojawiło się coś na mapie, sprawdzamy to. Olatałbym czymś. Okej, czyli... O, lądowisko helikopterów, zobaczcie. Ja pierdzielę, dobrze, teraz mam szybką furę, to wrócę tam na czas. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakiejś niespodzianki z znalezieniem jakiegoś ciała. Bartka raczej nie znajdą. To bardziej boję się o to gościa na budowie, że no w niedługiej chwili mogą, no, się zainteresować nim. Dobra, widzowie, ja wracam do miasta i co, widzimy się na tym lądowisku. Będę miał wtedy jeszcze trochę czasu na przemyślenia, co i jak zrobić. No tak jak mówiłem wcześniej, boję się, kurczę, do pierwszego ciała. No i widzowie, 18:02 na zegarze. I lecimy, kurczę, teraz. Oczywiście mówię na serwerze. Tutaj jest jakiś gość. Dokładnie. O co z nim mógł chodzić? Powiedział, że helikopter, czy że lubię latać? Jakoś tak powiedział. Zaraz się dowiemy. Albo może popatrzmy bardziej, o co tu może chodzić. Zlonijmy się temu, ile jest osób. Mam pomysł, widzowie? Mam bardzo dobry pomysł. Patrzcie to, cholera, tam jakiś gość czeka. O co może chodzić? Może ja się podam się, widzowie, za pilota, dobra. Wejdę na szybkość i otwarte! Widzowie, zabieram kask. A dokładnie, widzowie, słuchawki pilota, dobra. Cholera, jeszcze odpaliłem śmigło niechcący. Dobry? Pan jest drugim pilotem tego samolotu, helikoptera? Nie, ja jestem VIP-em. A, to pan na mnie czekał, tak? No jasne, na pana. Dokładnie, tak, zapraszam bardzo. Serdecznie zapraszam pana. Jaki to miał być kurs? Pan mi tylko przypomni, gdzie mieliśmy lecieć? Na prywatną wyspę moją. O cholera, widzowie, chyba kolejny zew mi się pojawił. Tak, nie, to ta małpa, widzowie. Dobra, to nieważne. Tak. Pańska prywatna wyspa, dobrze. Kierunek 23 na zachód. Czy mamy pozwolenie ze stacją kontrolną? Mamy, dobrze, superancko. Okej, widzowie, dobra, coś pierdzielę po samolotowemu. Pewnie znawcy tematu wiedzą, co by powiedzieć. Ja nie wiem, ale podejrzewam, że ten gość z tyłu, co siedzi, też nie wie. I zastanawiasz się, widzu, pewnie skąd umiem pilotować jako Jeffrey samolot. Gościu, nieważne. To pomijmy ten temat. Po prostu lecimy teraz z gościem. I mam pomysł, rozbij. Jak będzie. Rozbij się, no i właśnie o to mi chodzi, żeby się rozbić. Ale ładne widoki. Dokładnie tak. Będziemy mogli się zatrzymać chwilę, zawisiemy nad górą. Prawidłowie, w tym czasie ja chciałbym jeszcze, żeby mój zew dał mi kolejnego gościa. Zewie, znaczy kontrola lotów, na pewno mamy to pozwolenie na czwarte lądowanie. Okej, widzowie, chciałem Oj tak powiedział. Dobra, chciałem podprogowo powiedzieć, żeby mi wskazał kolejny cel już od razu. Zobaczymy, czy to zrobi. A ja lecę, śmigam tutaj po Los Santos. Mam nadzieję, że ten gość zaraz nie zacznie się kapować.
typować, że ja totalnie nie wiem, gdzie lecieć. Dajmy... Ma pan może lornetkę? Nie posiadam. A ma pan może... Właśnie, chciałem tylko uprzedzić pana, że wszystkie metalowe przedmioty muszą trafić do mnie. W razie niebezpieczeństwa. Dokładnie teraz tak, są nowe przepisy lotnicze. Ale ja mam... Ja zawsze noszę swój pistolet, nikomu go nie oddam. Nie, niestety musi pan. Ze względu na to, że broń z nowych badań wynika, że umie wypalić podczas latania helikopterem. Dobra, widzowie, ale mu wkrętę robimy. Ciekawe, czy mi da to kopyto. To jak, proszę pana, mógłbym uzyskać wszystkie metalowe przedmioty? No to niech pan pierwszej mnie nie denerwuje. Okej, widzowie. Naprawdę miałem lepszych pilotów. Wzepchnąłbym kogoś z mostu. Widzowie, jest gość na moście, ale mam pomysł. Dobrze, dziękuję bardzo. Będziemy się udawać na wyspę. Cholera, widzowie! Jest gość na moście, jestem bardzo blisko. To jest kolejny cel. Ja lecę właśnie z trzecim celem. Widzowie, będzie trzeba się rozbić. Rozbijmy się w wodę, żeby go nie znaleźć. Cholera. Dobra. Zaraz wymiotuję. Spokojnie, teraz wymiotuj. Cholero, patrzcie to. Proszę, walnij wodę, żeby go nie znaleźli. O cholera, nasz Jeffrey kurczę pofrunął. Dosłownie, patrzcie, rozbił się. Jest w wodzie już, okej, okay, a my lecimy na ten most. Jaką, widzowie, mam klamę? Pistolet bojowy, zarąbiście. I robi się, widzowie, noc, czyli to będzie sprzyjało naszej postaci. Pierwszy dzień będzie mijał już nam powoli. I widzowie, jakaś policja, tutaj słyszę policjantów. Co może chodzić? Muszę kogoś tam moście, widzowie, zepchnąć. W ostatniej chwili zaginął małpa Bartek. Prywatna małpa milionera. Za znalezienie małpy jest przewidziana nagroda 1 milion dolarów. To nie jest jedyna smutna wiadomość, ponieważ dzisiaj o godzinie 12 pracownik budowy został zamordowany. Cholera. Jak przekazuje policja Los Santos, jest to najprawdopodobniej zbiegły morderca, więc jak państwo go znajdą, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie policji. Słyszycie, widzowie? W radiu już nawijają. Kurczę, a ja mam tą gościa, tam jechała policja przede mną. Muszę też na nich uważać, na skurczybyk. Jak mam gościa kropnąć, czy to jest ten na rowerku? Poczekajcie, widzowie, dopytam się z naszej, kurczę, podświadomości. To jest ten, którego mam zabić? Lubię jeździć jednym kołem. Okej, widzowie, jakieś kurcze zagadki nam daje. Pierdzielony. Ej, kolego! No, co jest? Widziałem cię na maratonie ostatnio. Słyszałem, że lubisz biegać. No, lubię. Dawaj, pobiegniemy. Odstaw ten rower, stary. No dobra. No, co ty rowerem na autostradę? Nikt cię nie strąbił jeszcze? Nie, będzie uważny. Okej. Dobra. Cholera, widzowie, jak go tu sprzątę, wszyscy będą widzieli, co jadą autami. Ja pierdzielę. Nie mogę to zrobić, bo zawiadomą policję, ale zmusiłem go do biegania, kurczę. Trąbią na nas jeszcze goście, patrzcie to. Jakiś typiarz. Co on? Biegniemy już, no spierdzielaj pan! Widzicie, jaki ham? Cholera, czekaj, bo... Co się stało? O cholera, stary. Zmachałem się. Zepchnij go. Mogę, widzowie, zepchnąć, ja pierdzielę, dobra. O, poczekaj. Stary, co tam jest na dole? Widziałeś gdzie, to? Gdzie? Dobra, widzowie, mam pomysł. Nie ty widzę. Podniesiemy go, cholera, i wyrzucimy go robisz? Z mostu. Patrzcie to, wyrzucamy gościa z mostu, ja pierdzielę. Patrzcie to, spierdzieli się z mostu gość. Dobra, stary, musiałem to zrobić. Co ty robisz? Cholera, widzowie, patrzcie to, gość poleciał. Uciekaj! O cholera, policja! Ja pierdzielę! Spadochron! Trzeba by było gdzieś przekimać tą nockę, bo już mnie policja próbowała tutaj dojeżdżać. Jest za mną czwarte zabójstwo, widzowie. Kimnijmy się tutaj może. Położę się. Stawaj, łachmyto. Widzowie, co jest grane? Gość mnie budzi słowami. Stawaj, łachmyto. Kolejny dzień, widzowie, nad nami. Chowam to kopyto, które mam. Proszę, może wypędzę tego gościa. Nie, to jest pet chyba. Dobra, zabieramy mu ciężarówkę. Tak będzie bardzo mało ludzi. Ale dobra, pojawiło się chyba kolejne? Czy to jest ta małpa Bartek, widzowie? Nagrałbym jakiś film. O cholera, nagrałbym jakiś film. O nie, typie, wyciąga jeszcze z ciężarówki. Ja pierdzielę. Nie bimie, nie bimie. Cholera, gnoju. Wynocha, wynocha. Dobra, widzowie, mamy to, mamy to. Nagrałbym jakiś film, a ja, widzowie, mam ciężarówkę dosłownie. Oj, nie wygląda to za dobrze. Ja pierdzielę. Muszę buchnąć jakąś furę. Tu jest jeszcze jakaś fura. Widzowie, załatwmy to. Najprawdopodobniej te auta nie będą miały alarmu. Dobra, sprawdzamy. Cholera, musimy wybijać szybę. Ja pierdzielę. Dobra, alarmu też nie ma, więc jest okej. Okay. Wyjeżdżamy stąd. Jedziemy, widzowie, chyba na plan filmowy. Na razie najbardziej boję się, że znajdą tego gościa z mostu. Bo jak już znaleźli to budowlańca, to ten gościu też był bardzo obvious zabity. Był bardzo na widoku, widzowie. Lećmy tam jak najszybciej. Dobra, widzowie, trochę jestem, można powiedzieć, nie w tempo, ale jednak w tempo. Nasze piąte tutaj zabójstwo przy pomocy naszego zewu i będziemy... Zrób to z głową. Zrób to z głową. O cholera, widzowie, co to może znaczyć? Co znaczy zrób to z głową? Okej, okay, już widzę jakąś babkę. Ja pierdzielę, jestem cały we krwi. Dobra, zmyję się na szybkości. Dobra, widzowie, jesteśmy w miarę clean. Jesteśmy, można powiedzieć, fresh. Wcześniej po zmianie lekko ubioru, ale będzie naprawdę mega mocno. Cholera. Jak ty to nagrywasz? Celuj tam, tam w środek, nie widzisz? Ma to też być uchwycone, rozumiesz? Kogo mi tu zatrudniają? O, wreszcie przyszedłeś, za mną chodź, Shrek. Tak, no, tak, przepraszam, spóźniłem się trochę. Ty masz być mieszkańcem czwartym, zgadza się? Mieszkańcem czwartym? Tak, znam swój scenariusz. Tak, znam, tak. Wreszcie, co to za spóźnienie? Mamy plan już od 12, a ciebie nie ma. Kurczę, kim jest ten typ? Czy ja mam go sprzątnąć? Czy to jest ten, którego mam... Wracaj szybko, on nie umie. Cholera.
sceny nagrać. Panie Michaelu, ja pomogę. Tak, ja jestem pewny. Tak? Masz. Co mam? Co on mi daje? Czastika, czy ja mam go sprzątnąć? Cholera powiedział, żeby zrobić to z głową. Masz i bierz do swojej sceny. Co? Widzowie, shotgun? Ale to prawdziwy? Tak, a co myślisz? My tutaj nagrywamy tylko z prawdziwym. Ale za debila. A on ma amunicję w sobie? A po co ci ta informacja? No oczywiście, że ma. Przecież ma to być wszystko realistyczne. Cholera, widzowie, jakiegoś świra mamy. Dobra, biorę shotguna. No, dobra, szefie, mam. I co dalej? Tak, i tutaj masz jeszcze kulę. Masz jeszcze tutaj naboje, Dobra. Niezwykłe, tylko sztuczne. Robimy tak. Nie wiem, czy pamiętasz, chcę ci przypomnieć, bo była lekka zmiana scenariusza. Ja idę na środek, bo tam jestem negocjatorem. Okej, widzowie, dobra, a nie rozumiem. Jako po stronie kosmitów też mnie załatwić, żeby poszło do konfliktu z tymi, wiesz. O cholera, widzowie, rozwalamy gościa na planie filmowym. Wypadek. Tylko masz zmienić amunicję, rozumiesz? Pewnie, pewnie, zmienię amunicję. A po co mi dał szef tą prawdziwą? Zapomniałem wyjąć, poza tym nie umiem. Okej, widzowie, dobra. Dobra, masz to nagrywać, pamiętaj, teraz jest akcja 5. Jestem po stronie kosmitów. Jestem, idę się ustawić, widzowie, po stronie kosmitów. Cholera, co jest grane? Widzowie, jakiś plan filmowy. Siemano, patrzcie to. Patrzcie, co się dzieje. Ja pierdzielę. Jestem wysłany przez państwo. Rząd USA chciałby... Hej! Stop! Nie będzie żadnych negocjacji! Ja, w imię waszych kosmitów, żądam pokoju! O cholera, widzowie, zdjąłem go. O cholera, to była zła amunicja. Dał mi złą amunicję, cholera. O ja pierdzielę, widzowie, spierdzielam. Poczekaj. O matko. O ja pierdzielę, zła amunicja. Co się stało? Widzowie, nie mogę poczekać. Jeżeli policja się kapnie, że jestem Jeffreyem, to cholera, będę miał przerąbane. Cholera, zew mnie próbował wrobić. Hop. Szybko, cholera, jeszcze idzie za mną ten gościu. Zatrzymaj się. Cholera, gnoju, pierdzielony. Rozwaliłem go, widzowie, teraz policja wie, gdzie jestem. Szybko wchodzę na dach. O cholera, podjechali tutaj. Ja pierdzielę, ale lipa, ale afera. Są tutaj też? Nie gadaj. Nie, tu po tej stronie drogi ich nie ma, widzowie. Dobra, wychodzimy tędy. Cholera, o cholera, policjant. Spierdzielam mu, widzowie, z buta. Tak, z buta mu spierdzielę, to będzie dobre. Cholera, walą tam, kapnęli się chyba, że o coś tu chodzi nie tak. Dobra, widzowie, gość mnie śledzi. Mam jednego policjanta na sobie, ale będzie git. Ja mu spierdzielę, widzowie, z buta. Szybciej powiedział, ja pierdzielę, szybciej. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, widzowie. Za dużo ich jest bardzo dużo. Ja nie mam amunicji już do pompy. Mogę ich jedynie postraszyć. Cholera, dwóch za mną biegnie. Okej, okay. O cholera, próbują chyba do mnie wymierzyć. Ja schowałem broń, specjalnie, żeby od razu do mnie nie walili. Dobra, widzowie, postaram się ich jakoś pogubić tutaj, ale chyba nie chcą mi dać za wygraną. Cholera, wystrzelił do mnie dwa ostrzegawcze, widzowie. To my wystrzelimy w niego, cholera, gnoja. Ja pierdzielę. Leży jeden. Widzowie, pierdzielony! Cholera, widzowie, jestem w totalnej dupie, to jeszcze do mnie jeden strzela, mam go! I leży, ja pierdzielę, dobra. Cholera, spierdzielam stąd, kurczę, jestem postrzelony w kilku miejscach! Policjant biegnie, ja... Dobra, szybko, hop! Widzowie, dobra, parking podziemny, Boże, ukrywam się. W chwili, został znaleziony przy moście kolejne ciało, najprawdopodobniej to jest ten sam morderca. O cholera, oraz widzowie, jeszcze radio. Oraz postrzelił producenta filmowego, który produkował nowy film o kosmitach. Dzisiaj jak ogłosza policja LSPD, od 21 będzie, będą godzina policyjna. Chodź tu, 21 widzowie, godzina policyjna, ja biorę zakładnika. Dobra, jesteś teraz moim zakładnikiem, słyszysz? Tu masz to? Tak, tak. Dobra, teraz słuchaj tak, gdzie są twoi ludzie wszyscy? Czekają, zbierają rannych. Zbierają rannych, okej, dobra. Zabiorę od ciebie radio policyjne, okej? No, wiesz. Masz jeszcze jakąś broń długą przy sobie? Nie, mam tylko pistolet i paralizator. Dobra, zabieram ci paralizator. Okej, widzowie, zabieram mu to. O cholera, widzowie. O cholera, widzowie, on zginął jakimś cudem, co? Widzowie, chyba snajper mu przywalił. Ja pierdzielę, dobra, ale mam jego paralizator. Cholera, widzowie, ja nie wiem, jak ja z takiej dupy wyszedłem normalnie. Potrzebuję zatrzymać furę jakąś. Okej, widzowie, dobra, zabieram furę. Ja pierdzielę, policja, głowa nisko, Jeffrey! Cholera, cholera! Wiedzą, jaką furą się poruszam. O, i jeszcze mam po oponach. Ja pierdzielę, dobra, muszę zdupcać jak najszybciej. Tu będą pewnie wyjeżdżali na mnie. Widzowie, jadę pod prąd, kurczę. Zmylę ich trochę pewnie tym. O cholera, widzowie, gdzie jest kolejne zlecenie nasze? Gdzie jest kolejny nasz zew? Patrzcie, jechał chyba. Policeman? Nie, jednak nie. Jakaś głupia, widzowie, mgła jest. Jeszcze w radiu widzowie nawijali. Kurczę, że odnaleźli kolejne ciało. Patrzcie, helikopter policyjny. Cholera, dobra, muszę spierdzielać. Pojadę na czerwony parking, buchnę jakieś lepsze auto. Zostało mi jeszcze, widzowie, trzech typa do zabicia, a ja mam bardzo mało czasu. Dobra, widzowie, po prostu zobaczymy się, jak ja buchnę lepsze auto i pojadę na kolejny zew. O cholera, winnica. Napiłbym się wina, powiedział. Dobra, czyli ktoś na winnicy. Ja znajdę jakieś lepsze auto i widzowie, jadę tam. No i dobra, widzowie, 6 minut, kurczę, do końca. Czasowo 12. Jestem na jakiejś winnicy, cholera. Co tu się dzieje, widzowie? Nie wiem, koło mam sprzątnąć, jest tu bardzo dużo ochrony. Cholera, myślicie, żeby to robić na głośno? Nie no, muszę na cicho to zrobić. Ktoś do mnie już podchodzi, widzowie. Cholera, widzowie, ktoś do mnie już podchodzi. Czy mogę pomóc? O, co pan tu robił? Do właściciela posiadłości. Sprawdzamy czujniki, termostat, te sprawy. Dobrze, zaznajemy się z sytuacją. Proszę chwilę zaczekać. O cholera, widzowie, ja mam krew na sobie. Przepraszam. Tak.
tak. Tutaj jeszcze jedna sprawa jest, cholera, widzowie. On zauważył chyba tę grę. Słyszałem. Nie, słuchaj. Chodź, nie mów nic, nie mów. Chodź, wracaj, bo coś mu się stanie. Wracaj, opuść to, co masz wszystko. Wsiądź do auta. Okej, widzowie, dobra, mamy dwóch ludzi, kurczę. Okej, ty też ładujesz się do auta. A teraz, panowie, ja was zamykam w tym aucie i zostawiam. Próbujcie się stąd wydostać i broń Boże, nie używajcie. Cholera, zamknąłem ich w furze. Wchodzimy teraz. Czy to o nich chodziło? Czy jest tu ktoś, kogo muszę zabić? Patrzcie to. Ochrona, widzowie, chodzi o ochronę. Bierzemy młotek jak najszybciej, eliminujemy gościa. Cholera. Mamy jednego. Dobra, ochrona się kapnęła, chyba próbują rozstrzelać drzwi. Patrzcie, tam jest ten typ, kurczę, którą musimy sprzątnąć. Robimy to jak seryjny morderca. Przepraszam? Tak, słucham. Ja trafiłem do pana? Najwidoczniej, tego mam. Dokładnie tego szukam! Mamy go, widzowie, dobra. O cholera, jest gość. Ja pierdzielę! Władowałem mu dwie kule! Cholera! Leży! Dostał! Kolejny, widzowie! O cholera, widzowie, dobra, zdupcam stąd! Ja pierdzielę! I znowu sygnały policyjne, czemu... Ej, wysiadać z auta, rozstrzelam! Wysiadać! Mam waszych ziomków! Nie próbuj strzelać do mnie! Nie próbuj, bo rozwalę jednego z waszych ludzi! Chodź tu! O cholera, widzowie, oni się jednak z tym chyba... Nie, no pierdzielą to! Rozwalili nawet swojego ochroniarza, ja pierdzielę! Dobra, spierdzielam stąd tymi polami winowymi! Muszę buchnąć jakąś furę tam na przodzie! O cholera! Gościu! Ja pierdzielę! Dostał! Tu kolejny! Mamy go! I tu jeszcze jest typ, ja pierdzielę! Jaki Rambo wjechał! O cholera, gościu! Mamy go! Cholera, widzowie, to jest bardziej jak Hitman niż seryjny morderca! Ale dobra, muszę szybko puknąć furę i kolejne, widzowie, zaraz Zef będzie mi dawał pewnie kolejne info. Cholera, tam policja już wyszła, pewnie będzie zaraz strzelała się z tą ochroną. A może ochrona przekaże info o mnie, patrzcie ile osób tu zabiłem. Cholera, odpalaj to, widzowie, zgasł mi motor, dobra, mam to. Spierdzielam stąd jak najszybciej! Widzowie, zaraz siódmy cel będziemy eliminować, a już dzień powoli się kończy! Widzowie, gdzie może być kolejny cel? Masz coś dla mnie jeszcze, powiedz mi co masz. O cholera, policja jechała. Na pewno znajdą tam masę ciał, widzowie, masę! O, mam molo. Kolejny zew. Co on mówił? Popływałbym sobie. Widzowie, coś na molo. Dobra, idziemy, tam zostało nam 2 minuty, może się wyrobimy na koniec. Dobra, widzowie, kilka rzeczy się stało, których się nie spodziewałem. Stała się noc, to po pierwsze, a po drugie, czyli drugi dzień dobiega końca, a po drugie, patrzcie, gdzie ja mam kogoś rozwalić. O cholera, jakiś koncert. O co tu może chodzić? Cholera, chowam broń. Co, jakaś nuta gra normalnie, dobra. Tu jakiś ziomek chodzi. Może na backstage muszę wyjść? Czy muszę sprzątać tego artystę? Powiedz mi. Lubię młota, jak drilluję. Co? Powiedz to jeszcze raz. O co ci chodzi? Lubię młota, jak drilluję. Aha, widzowie, musimy sprzątać tego gościa jednak. Dobra, mam 39 sekund, cholera. Zakradnę się tutaj na górę. Ochrony żadnej nie ma. Dobra. Dobra, widzowie. Wchodzimy? Nie, muszę wejść tędy. Cholera, będą nas ludzie widzieli, może go tak po prostu... Zdejmę go, widzowie! Pierdziele! Rozwaliłem go! Cholera! Patrzcie, to ludzie zaczynają uciekać, walą do mnie! Cholera! Czy to o tego chodziło? Widzowie, ja pierdziele. 8 sekund zostało. Czy uda mi się to przetrwać? Mam jeszcze jedną osobę do zabicia. Cia! Policja już tu jedzie. Dobra, widzowie, mimo że jest koniec czasu, postarajmy się zabić jeszcze jednego. Extra time, widzowie, dobra. Więc mam więcej niż 48 godzin, dobra. To był ten, daj mi informację, czy to był ten. Widzowie, mam bardzo low HP, poczekam aż się zregeneruje. To był ten, okej. Okay. Patrzcie to, słotowcy? O cholera, szapoba dla nich. Może buchniemy, widzowie, purę słotowców. Ale nie zapowiada się, widzowie, na to, patrzcie, gdzie oni pojechali. Przedostajemy się tędy. Widzowie, godzina policyjna, o 21 miała być godzina policji. No właśnie, patrzcie to, co tu się dzieje. Jeżdżą jakieś pojedyncze samochody, ale głównie zaraz pewnie będzie tu jeździła policja, bo jest już chyba 22, muszę puchnąć furę, tam jest ten koncert, widzowie, tam ogarniają to goście i tam podjechała policja. Dobra, widzowie, auto jakieś? Patrzcie, to ulice są totalnie puste. Motor policyjny! O cholera, policja tutaj była? Oni tam już pojechali, widzowie, o cholera. No i widzowie, teraz tylko nie wpaść w ręce policji. Będę podejrzany, jak będę jedynym autem w mieście, które jeździ. Posłuchajmy wiadomości. Jedź na Life Invader, bo tam znalazł mi podobno jakąś ofiarę. Przypominam mieszkańcy Los Santos, że aktualnie od teraz do godziny 6 jest godzina policyjna. Każde złamanie tego przepisu grozi kara grzywny do 5000 dolarów. 5000 dolarów kara grzywny, cholera. Godzina policyjna, za mną jedzie policja. Jeżeli zobaczycie człowieka o blond włosach, proszę niezwłocznie policja jedzie za mną. Zadzwonić po LSPD. Blond włosy, człowiek o blond włosach, a za mną jedzie policja. Dobra, po prostu spróbuję im spierdzielić, a teraz szybko na Life Invadera. Oj, Jeffrey. Oj, widzowie, to jest jakiś endgame. O co tu może chodzić? Dobra, wpierdzielam się od razu na Life'a. Tędy.
Blokuje może wejście. Pogadamy o kowoku. Nie zbliżacie, bo wysadzę ten budynek! Cholera, może pogadamy o kowoku, czyli to, co siedzi w naszej głowie, nas zaprasza. Ja pierdzielę, musimy siebie zabić? O co tu chodzi? Kto jest ósmym celem? Zagroziłem policji, że wysadzę budynek, jak tu wejdą. Może to mi kupi trochę czasu. Zanim nie prześlą tu słotowców, to będę na pewno miał czas. Gdzie to jest? Gdzie mam być? Gdzie jest mój ósmy cel? Zef nas chyba znowu wykiwał. Teraz policja nas okrąży? Nie mówcie, że się... O, ja pierdzielę! Ale się obsrałem! O cholera! Kim jest ten typ? Cześć! Co jest? Zrobił nas balona! Hej widzowie, to byłby koniec tego odcinka, bo jeżeli zginę, to odcinek się...